No dobra, słuchajcie, dzisiaj trochę taki luźniejszy odcineczek. Będziemy testować, pokażę, co w środku kryje wnętrze. A jest to guitar loop, czyli taki, jakby to wam powiedzieć, bank pamięci do sampli z gitary, ale nie tylko, bo ma filtry, ma loop, no i ma pitcha. A ten pitch to jest podnoszenie oktawy, czyli można fajne, że tak powiem, bajer, no. Ma dodatkowo mikser, taką ma wejście na słuchawki, czyli mogę sobie puścić najpierw na słuchawki efekt, który nagrałem, odsłuchać, linę, wyjście liniowe na wzmacniacze, wejście, tak o będzie, linę, wejście, linę, wyjście na wzmacniacze i gitara lub mikrofon. To zależy kto co woli. Włącznik. No i tutaj jest taki mały motyw, bo on prawdopodobnie gdzieś spadł i został od filtra, od słabku, mały potencjometr, że tak powiem, wbity do środka, i to dzisiaj będziemy robić za chwilkę. Tak to wygląda, a najpierw czołóweczka. No dobra, jak już jest po czołówce, no to nie ma czasu na takie rzeczy. To co? Patrzymy, co jest w środku. Tu podmienimy sobie, słuchajcie, ten, bo jest urwany minusowy przewód. Tutaj jest minusowy przewód urwany. Także rozkręcamy, co? Zobaczymy, co w środku jest. Na pewno kryje się procesor PIC 16C72A, czyli bogate możliwości. Z tego co tu widzę, 20 MHz zegar. Do tego jest jakiś sterownik wyświetlacza. Teraz wam powiem, co to jest dokładnie, tylko wezmę to pod lupę. TMS 44400DJ. To przetwornik analogowo-cyfrowy. Sterowniki wyświetlacza to jest tutaj CD 74HC 4052 i 4053. Do tego jakiejś tam większej pamięci nie widzę, no chyba żeby było coś pod spodem. Tutaj mamy właśnie ten potencjometr, który musimy tutaj naprawić. Taką gałeczkę musimy gdzieś znaleźć i go troszeczkę tutaj wyprostować, o ile to się da, o ile to będzie możliwe. Słuchajcie, przełączniczki są. Wszystkie tak jak były. Zostawiamy te wszystkie przełączniki tak jak są. Niech sobie są. No dobra, gdzie jest te pokrętło? Bo ono tutaj było w środku. Była ta koszulka biała. Pod spodem układów nie widzę. Ale one mogą tam być. Teraz zobaczymy, czy to jest wkręcone, czy to tylko jest poskładane. To jest tylko poskładane, słuchajcie. Trzeba tak wyciągnąć resztę tych pokręteł. Wyciągnąć od przełącznika i może się uda to wyciągnąć. We'll be right back.
szukamy takiego pokrętła, słuchajcie, i się spotykamy za chwilę. Dobra, słuchajcie, jest tak. Wymieniamy za od bateryjki kabelek, nie? Słuchajcie, jest tak, działa, master volume jest na max, jeśli trzeba będzie, to po prostu jak znajdę, to wstawię, jak nie znajdę, to zobaczymy. Dobra, podłączamy go może, słuchajcie, pod wzmaka. I... No i tak, bo tu mam piecyk swojej roboty, już on jest podpięty, słuchajcie. Dobra, i będziemy próbować go sobie o w ten sposób, że podłączymy sobie Jolkę, moją gitarkę, linę out tu i podłączymy sobie do pieca wyjście, zobaczymy co to takiego jest w ogóle. Coś tam niby było słychać. Rekord level. Inters one. To biuchno. Czekajcie. No jest. Zróbmy tutaj głośniej tylko. Nie za głośno. Dobra, rekord. Wciśnijmy rekord. Dobra. Stop. Play. Lipa, nic nie nagrało. Record play level. Czemu nic nie nagrało? Dobra, jeszcze raz. Stop.
No. Play. Stop. Jakiś tylko trzask jest. Dobra, rekord. Zobaczymy, czy to nagra. Tu nic nie słyszę. Ale odtwarzać, odtwarza, tylko że szum. No tu pitch też niby coś tam działał. A może na one coś odtwarza. Nie nagrywa. Dobra, wstawmy nową baterię i zobaczymy, co się będzie działo, bo mi się wydaje, że to będzie na baterii, wiecie? O, już zdechło. Dobra, wyciszmy go, bo to jeszcze weźmie i ryknie zaraz. Dobra, zaraz lecę po baterię. Albo czekajcie, a może z miernika wyciągnę. Dobra, słuchajcie, jeszcze inaczej, bo on ma możliwość właśnie zasilenia z zasilacza. Więc go podłączyłem pod warsztatowy zasilacz. Jest. No i jest, słuchajcie. Tylko teraz zobaczymy, czy to nagra. Włączmy najpierw gitarkę. Puśćmy rekord. No dobra, stop. Play. Aha, bo to ściszone było. Dupa, panie Jaś. Tu jest. Line out, nie ma nic. Ale coś tam zapisuje, coś odtwarza, nie? Idzie. Zobaczymy prawy kanał, czy nagra. Rekord. Dobra, zobaczymy. Stop. Play. Loop. No idzie odtwarzanie, kurczę, wszystko idzie, słuchajcie, odtwarza się, odtwarza, a nie słychać na głośniku. Może faktycznie nie w tę stronę ten master volume, ale wątpię, żeby nie był w tę stronę. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Coś jest nie halo, słuchajcie, wejście działa, bo mam sygnały. To konkretnie wzmocnione. Niby rekord jest, ale nic nie nagrywa. Tak jakby nie było sygnału, nie docierał sygnał do przetwornika, albo coś się zniechało z przetwornikiem, nie? Kurczę, fajnie by było to, słuchajcie, odpalić i wgrać jakąś perkusję tutaj na to. Z tego, co zauważyłem, to ma trzy banki pamięci. Można zrobić lupę, czyli na dany czas. Wszystko to chodzi, niby. Ale sygnał tak jakby nie docierał. Dobra, ja tutaj sobie jeszcze pogrzebię. Jak coś wyjdzie, to będzie w kolejnym odcinku. A to był taki luźny odcinek, z którego nic nie wynika. Nie no, może kurde coś wyjdzie. Nie róbmy jaj.
weźmy sobie sygnał z komputera. A nie, to właśnie. Czekajcie, może nagra na liniowym. Weźmy sobie sygnał liniowy. To wykluczymy, że to gniazdko będzie. Dobra, w ten sposób sobie popikamy rekord. Stop. 5 sekund, tak? Było nagrane. Patrzcie, zmienionego idzie. Dobra, tak jakby, słuchajcie, stop, tak jakby liniowe działa, gitarowe, mikrofonowe nie pracuje. Jack stereo, kurde, dobra, jeszcze raz z jacka stereo. No jest wzmocnienie, czyli on pracuje. Rekord. I coś innego, żeby nie było, że odtworzę to samo. Dobra, stop. 11 sekund. Play. Nie ma nic z liniowego, z gitary, nie? Czyli teraz tak. Dobra, przygotuję sobie sample perkusji i wgramy przez wejście liniowo perkusję. Zobaczymy, co to potrafi. Także za chwilkę się spotykamy, ja już chciałem kończyć, no. No tak, cóż od tego wymagać, słuchajcie. Zaraz będziemy tutaj coś testować. Zróbmy tak, rekord. I razem z... puścimy sampla, nie? Nagrywamy. Koniec. Słuchajcie, zakończyliśmy i teraz play. Wolniej. To już idzie z niego, nie? Teraz. Możemy sobie to przyspieszyć do oryginału albo jeszcze szybciej. A gdzie bas, kurde? Teraz zobaczymy. Lupa. Szału nie ma. No dobra. Tempo, ale te tempo to też takie. Słuchajcie, mało oryginalny dźwięk. Ja wiem, że to jest do gitary. Zaraz ktoś powie, że to nie jest do perkusji. Że to jest do gitary. Muszę rozczaić jeszcze tutaj, bo tu prawdopodobnie idzie stereo i jeszcze jest rekord mode, to też trzeba to rozczaić, wziąć instrukcję. Zobaczyć o co tu kaman. No ten pitch to... No to ładnie, kontur taki idzie, że... Ostro to przerabia. Ale jakości to tęgiej nie ma, no do gitary tam 3, no dobrze, no 6 kHz, no, al basu 0. Takie
walenie w bęben, nie? Dobra, zobaczymy, może się uda to jeszcze coś wykombinować. Dobra. Musimy podpiąć koniecznie pod tą gitarę i zobaczyć, jak to się zachowa, nie? Ten efekt. Jedyny z tego, co dobrze chodzi, to pitch. To filtr, nie? Kurczę, tak jakby to było... Trochę przyspiesza. Żeby to lupę. O! Jedna druga, jedna trzecia. Wiecie, co wam powiem? Takie zwalnianie i ten filtr, który tutaj jest, to równie dobrze, jak biorę elektryka do ręki, to mam w jednej dźwigni, która po prostu obniżam ton i zwiększam. Za dużo zabawy, poza tym ręce podczas gry są zajęte. To jest taka moja, wiesz, moja odpowiedź na ten temat myśli. No, zabawka jak zabawka, słuchajcie. Trzy banki pamięci. Można sobie trzy sample jakieś tam wrzucić. Też szału nie ma. No tutaj jeden akurat wrzuciłem. Jak wrzucimy sobie drugi. Do czego można byłoby to użyć? Nie wiem, jako... powiadamianie alarmu, nagrać jakiegoś sampla, a potem kazać odtwarzać w kółko. Dzwonić na przykład na telefon i alarm w tym miejscu, alarm w tym miejscu, alarm w tym. To taka kurde sekretarka, nie? Dobra, po wyłączeniu zasilania zobaczymy, czy trzyma pamięć jeszcze. I to by było pewnie na tyle z tego odcinka. Play. Dupa, nie ma nic. Dopiero trzeba wgrać. Sorry! Może baterii na baterii, ale nie! Bo baterię też rozpinam tym włącznikiem, też by nie trzymało pamięci. No zabawka, jak zabawka, słuchajcie. Dobry kontur. Obcina bas. Pozdrawiam wszystkich. Tak powiem, nie no, jeszcze przełączę się na to kamerę, żeby się pokazać, chociaż już jestem, wróciłem, chociaż jutro znowu wyjazd. No i takie buty, słuchajcie. Dobra, bo długi odcinek się zrobił, a miała być tylko taka lekko, że tak powiem, weekendowa część, taka no, przy okazji rozczailiśmy mniej więcej o co kaman. Znajdę te pokrętełko, to tutaj sobie wstawię, o. O. Prądożerne. O, zamknij się, co tu jest. Ale numer. Dobra, się nie zamknęło. O, siedzi. Shop.
Hop Shop. Dobra, pozdrawiam. To by było na tyle. Dzięki. Stawiajcie te łapki do góry. O właśnie.